to ja uważam, że tak zwana lustracja, ksiądz Tadeusz Isakowicz Zaleski nie lubi tego słowa, no ale już trzymajmy się jego, że tak zwana lustracja w Kościele powinna się dokonać. I ksiądz Tadeusz uważa, że ta lustracja jest nieuchronna, ale jeżeli nie będzie prowadzona przez ludzi Kościoła, to będzie prowadzona przez innych. Czy życzliwych Kościołowi, czy też nierzeczliwych. No różnie, prawda? Można w sposób życzliwy Kościołowi pewne sprawy wydobywać, a można wydobywać w sposób niechętny wobec Kościoła, nierzeczliwy. Ale tego się nie da ukryć. To będzie stopniowo ujawniane. Jaka była skala współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, jakie formy współpracy Służby Bezpieczeństwa niektórych hierarchów biskupów i niektórych szeregowych księży. W przypadku szeregowych księży to może nie ma to wielkiego znaczenia w tej chwili, ale w przypadku hierarchów, którzy mogą być szantażowani, którzy mogą być uzależnieni, którzy zarówno chodzi o pewną formację umysłową, jak i długoletnia wymiana informacji, prawda, że coś za coś. Służba Bezpieczeństwa informowała księży, którzy byli TW bezpieki, czyli oni coś z tego mieli. Tutaj przykładem jest takie zwierzenie z końca lat 70. jednego z żyjącego zresztą jeszcze księdza i cieszącego się dobrą opinią, który się pochwalił, że my o księżach, myślę, że powiedzmy kurialiści, my o księżach dużo wiemy, bo informacji nam dostarcza Służba Bezpieczeństwa. Ale te informacje mogły być, jak powiedział Piotrowski, podrasowane, prawda? Mogły być fałszywe. Jeżeli byli kurialiści czy biskupi przyzwyczajeni do regularnych rozmów, niekiedy towarzyskich, niekiedy przyjacielskich wręcz z oficerami Służby Bezpieczeństwa, to kupowali może łatwo pewne jakieś sugestie, jakieś pomysły, sposób widzenia pewnych spraw stawał się ich własny. Na zasadzie właśnie zaprzyjaźniania się. Wydaje mi się, że Służba Bezpieczeństwa lubiła się zaprzyjaźnić z duchownymi i niekiedy miało to formę groteskową, prawda? Jeżeli jakiś proboszcz czuł się samotny, czuł się taki niekochany, niechciany, władza go za bardzo nie rozumie, nie docenia, a tutaj przyjeżdża do niej jakiś oficer, prawda, i kawka, i koniak, i rozmowa, i tak dalej, pamięta jego imieninach, o jego urodzinach, i tak dalej, kwiatki. Kwiatki? Tak, tak. No tak. Ja słuchając mam konkretne nazwisko. No to damy. W głowie. No ja pamiętam jednego z moich proboszczów, który no, był wręcz dumny z tego, że do miejscowości odległej od Warszawy, nie pamiętam, 60 czy 70 km, przyjeżdżał do niego jakiś podpułkownik i w ogóle chciał z nim rozmawiać, jeszcze przywoził coś z sobą i tak dalej. I ten ksiądz mówi, to nie on mnie wyzywał, tylko on do mnie przyjeżdżał. No i między innymi tam na mój temat też jakieś rozmowy były. Wtedy, kiedy byłem wikariuszem, to się skończyło zresztą usunięcie mnie z tej parafii. Więc ta tak zwana lustracja, uważam, że powinna się dokonać. Uważam, że ksiądz Tadeusz Isakowicz Zaleski słusznie postępuje. On już tak poszedł na całość w tej chwili. No i z pewnych powodów, których no, można się domyślać tutaj materiałów, może dla historyka jeszcze nie ma wystarczająco dużo, jego przełożony się zachowuje chwiejnie. Tak, no ja jestem też pełen szacunku dla księdza Tadeusza, niewątpliwie, chociaż ja sobie zadaję też dodatkowo parę pytań, które, znaczy jestem pełen szacunku, dlatego że biorąc pod uwagę to, co robił ksiądz Tadeusz jako młody kapłan, to w jaki sposób później próbował tę prawdę odkrywać już w 2000 latach, to zasługuje na ewidentne uznanie i to, że niewątpliwie został w swoim życiu postawiony przed bardzo trudnym dylematem czy wyborem i ten wybór musiał być dla niego taki, jaki był, to znaczy rozpoczęcie tej
tak zwanej lustracji w Kościele, ponieważ przypomnę, że jego pierwszym problemem, z którym się on zetknął i który postanowił rozwiązać, to jest taki, że do niego przychodzili ludzie Solidarności, mówiąc mu, że w swoich teczkach, jako tak zwanych teczkach pokrzywdzonych, otrzymują informacje, że dani kapłani występowali jako tajni współpracownicy, na przykład proboszcz danej parafii, do której my, ludzie Solidarności w latach 80. przychodziliśmy, żeby w intencji mszy świętej znalazły się odpowiednie sformułowania dotyczące właśnie celów solidarnościowych. I nagle widzę, że raport Służby Bezpieczeństwa z rozmowy z tymże tajnym współpracownikiem jednoznacznie zaświadczają, że ten ksiądz proboszcz tego samego dnia przebieg tej rozmowy z zakrystii przekazał funkcjonariuszowi. I teraz co my mamy z tym zrobić, prawda? To znaczy my, posiadacze tej wiedzy, którą żeśmy zdobyli poprzez akta IPN-owskie jako pokrzywdzenie. No i ksiądz Isakowicz-Zaleski albo mógł ich wyrzucić za drzwi, no co być może spotkałoby się z dużym aplauzem u wielu ludzi, no albo postąpić jak kapłan, to znaczy zastanowić się i zainteresować się, jak tym ludziom pomóc. No i forma aktywnej pomocy, no to oczywiście taka, żeby właśnie te przypadki w łączności z bieżącym kościołem, czyli archidiecezją krakowską, żeby rozwiązać. No i tutaj spotkała go niewątpliwie znaczna nieprzyjemność, która wywołała u niego, jak myślę, no siłą rzeczy, pewne napięcia powodowane no, lojalnością wynikającą ze stanu kapłańskiego, a z drugiej strony czymś, co jest dużo istotniejszą wartością, ale tamta też jest istotną wartością, czyli dążenie do prawdy. No i w tym dylemacie funkcjonując, zapewne też wykonał sporo błędów. Ja uważam, że błędem księdza Tadeusza jest to, że w niektórych przypadkach zbyt pochopnie zinterpretował, moim zdaniem, niektóre akta, które znalazły się w tej jego książce, świetnej książce, ale to nie znaczy, że bez błędów. Nie ma za co na wakacje, ręka rękę myje. Jednomandatowo wybierzemy posły, by nam siły przybywało, by złodziei ubywało, dzieci zdrowo rosły. Jednomandatowo wybierzemy posły, by nam siły przybywało, by złodziei ubywało, dzieci zdrowo rosły. Partyjne wybory bawią polską nację, dał nam przykład Italianiec, można zerwać ten kaganiec, zmienić ordynację. Jednomandatowo wybierzemy posły, by nam siły przybywało, by złodziei ubywało, dzieci zdrowo rosły. Jednomandatowo wybierzemy posły, by nam siły przybywało, by złodziei ubywało, dzieci zdrowo rosły.